Cześć, z tej strony Sargon, a to kolejny odcinek Kariery Valencią. I w tym odcinku zaczniemy sobie od meczu ligowego. Jak widzicie, w lidze radzimy sobie całkiem solidnie, mamy tyle samo punktów co nasz główny rywal, a więc Real Madryt. Więc idziemy łeb w łeb. No i szanse na mistrzostwo są jak najbardziej realne. Jeśli utrzymamy po prostu tą formę, to myślę, że jest to po prostu możliwe. I że tak się stanie. Szykujemy skład już na spotkanie z Deportivo La Coruña. Skład trochę zmieniony, ale w głównej mierze mimo wszystko są to podstawowi zawodnicy. Z drobnymi oczywiście zmianami, jak możecie tutaj zauważyć. No bo część zawodników także musi odpocząć. Nie mogą grać co mecz po prostu. Nie wszyscy mają kondycję tak dobrą jak Ben Donker na przykład. No ale dobra. Przejdźmy już do samego spotkania. Przejdźmy na stadion Deportivo, na którym się znajdujemy, 24. kolejka La Ligi Santander. No i mecz między Deportivo a Valencią. Mecz tak naprawdę giganta z jakimś małym klubem, no bo naprawdę Deportivo w tym sezonie radzi sobie słabo. No ale nie jest to ekipa słaba, bo jak widzicie, oni mają dobrych piłkarzy, mają, tylko jakoś nie potrafią tego wykorzystać. Bo są to zawodnicy naprawdę bardzo dobrzy. No, mi się wydaje, że nie jest to skład, którym po prostu jest na spadek, ale jak widać, na razie nie idzie im najlepiej. No i nasz skład, tak się on prezentuje. Jak widzicie, jest trochę zmian, jest Sainz, jest Reyes, jest także Fran Villalba, Johnny czy też Embula, więc niektórzy zawodnicy z tych rezerwowych grają w pierwszym składzie tutaj, no ale tacy też muszą czasem zagrać i dać odpocząć innym. Pierwszy strzał, ale nic z tego nie wychodzi, mocny strzał Sonabri. I teraz Embula, jeszcze nic z tego i niestety ten Donker nie zdołał tego dobić. Johnny, uderzenie z dystansu, ale także mu się nie udaje. I Villalba, jeszcze raz Johnny i także tym razem nie daje rady, broni bardzo dobrze goalkeeper. Dośrodkowanie, Sonabri z rzutu rożnego i mamy już bramkę w końcu. 1-0, no jest to już druga połowa, jak sami widzicie. No i w końcu zdobywamy bramkę. A konkretnie zdobywa ją Sanabria. No Sanabria, kiedy te bramki trzeba zdobywać, to potrafi to zrobić, mimo że nie jest to jakiś świetny snajper, przynajmniej jak na razie. Nie zdobywa tyle bramek, co na przykład Zaza w swoim pierwszym sezonie, no ale mimo wszystko prezentuje bardzo wysoki poziom i daje nam niesamowicie dużo. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten mecz. Jak widzicie, nie było to emocjonujące spotkanie, nie było tu dużo akcji. Deportivo praktycznie nie pokazało nic. My pokazaliśmy wystarczająco dużo, żeby ich pokonać, ale nie było to duże wyzwanie, patrząc na to, jak grał nasz przeciwnik po prostu. No był to niesamowicie nudny mecz, to trzeba sobie przyznać. Poza tymi akcjami, które pokazano, no to nie było tutaj praktycznie nic do oglądania. No i statystyki mówią same za siebie, zero strzałów jakichkolwiek dla Deportivo. No to mówi samo za siebie po prostu. Mam ofertę za Victora Soriano, czyli kolejnego zawodnika ze szkółki, który nie jest nam potrzebny, więc oczywiście tutaj go sprzedajemy. Oczywiście ta transakcja do skutku nie dojdzie, ponieważ tak czy siak nie będziemy w przyszłym sezonie już po prostu grali tej kariery, już kończymy po tym, więc nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, czy go sprzedam, czy też nie, ale nieważne. Ważne jest to, że Areola notuje awans, to akurat jakieś znaczenie na pewno będzie miało. No bo Areola cały czas gra w pierwszym składzie, no i radzi sobie naprawdę bardzo solidnie. No a nasz czeka już obecnie mecz z Atletico. Mam jeszcze ofertę wypożyczenia za Rivero, która także nie ma żadnego znaczenia, podobnie jak Tante. No ale szykujemy skład i w tym meczu zagrają ci zawodnicy, którzy odpoczywali, ci zawodnicy z ofensywy, a więc m.in. Musonda, Rafinha czy Soler, a także Gaia, Kappa, więc zmiany są. Po prostu w poprzednim meczu musieli oni trochę odpocząć, no a reszta da radę po prostu. No i przejdźmy już do tego spotkania, jeszcze zmiana kapitana, którym jest oczywiście Gaia. I przejdźmy do spotkania z Atletico, które zapowiada się bardzo ciekawie. Przenosimy się na Estadio Mestalla w Walencji. No i zaczyna się mecz rewanżowy w pucharze Hiszpanii. Walencja kontra Atletico Madryt. 2-1 w pierwszym meczu na Wanda Metropolitano. Jaki wynik będzie na Estadio Mestalla, to się okaże po tym spotkaniu.
naszym najważniejszym celem jest nie dopuszczenie, żeby Atletico strzeliło gola, no i przede wszystkim my musimy coś strzelić, bo jeśli nie strzelimy, no to po prostu od razu zostajemy wyeliminowani, bo przegrywamy w tym dwumeczu. To Atletico ma lepszy tutaj wynik. Tak się prezentuje nasza jedenastka ten mecz. Bardzo dobra ekipa, która jak najbardziej może to spotkanie nam wygrać. Zobaczymy też, jak się zaprezentuje nasz rywal. Drużyna Atletico prezentuje się w następujący sposób. Jest tutaj zmiana taka, że nie gra Ben Yedder od pierwszej minuty w porównaniu do poprzedniego meczu. Gra Leo Baptistao, czyli zawodnik, który kiedyś grał w Atletico i ściągnęli go z powrotem z Espanyolu, bo w Espanyolu radził sobie naprawdę dobrze tutaj podczas tej naszej kariery, no i Atletico go ściągnęło z powrotem. Pierwsza akcja, ale strzał Rafini niecelny. I kolejna sytuacja, Antonio Sanabria, uderzenie i niesamowicie precyzyjny strzał. 1-0 i kolejny gol w tym odcinku dla Sanabri. Druga jego bramka i po raz kolejny otwiera wynik meczu. Czy ten wynik się jednak utrzyma tak jak w poprzednim spotkaniu? No, będzie to zdecydowanie trudniejsze. Dopiero początek spotkania tak naprawdę, a Atletico to nie jest Deportivo. Na pewno nie będzie to drużyna, która nie odda żadnego strzału w tym meczu. No ale się wszystko okaże. Zobaczmy jeszcze tutaj powtórkę i jeszcze raz ten strzał Sanabri zza pola karnego. Bardzo ładne uderzenie. No i szansa dla Atletico. Leo Baptistao właśnie, ale niecelnie strzelano, całe szczęście. Po raz kolejny Leo Baptistao podaje, nic z tego, ale jeszcze Leo Baptistao tą piłkę dobija i w końcu zdobywa bramkę ten zawodnik. 1-1 i Atletico wyrównuje i po raz kolejny to Atletico jest w finale Pucharu Hiszpanii. Musimy gonić wynik. Na całe szczęście jest Sanabria, który tą piłkę genialnie umieszcza w siatce po raz drugi. No i 2-1. Valencia po raz kolejny w tym meczu obejmuje prowadzenie i rezultat jest całego dwumeczu remisowy ponownie. No świetny strzał, świetny gol Antonio Sanabri. No a gdyby mecz takim rezultatem się zakończył, no to mielibyśmy dogrywkę, no ale mimo wszystko ciężko przypuszczać, żeby tak to wyglądało, bo mamy dopiero 20 którąś minutę i nic z tego. Jak na razie trzy bramki zostały strzelone w takim krótkim czasie. No ale do końca pierwszej połowy kolejna bramka już nie padła. No i jak na razie rezultat remisowy. Zobaczymy, jak się to będzie prezentowało w drugiej połowie tego spotkania. No ale trzeba przyznać, że jest to naprawdę bardzo ciekawe widowisko. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała druga część tego meczu. Sanabria, ale strzał niestety nieskuteczny. I Rafinha teraz do Sanabri podaje, błąd obrońcy Atletico. Sanabria niestety nie wykorzystuje tego, na całe szczęście z dobrym miejscem Musonda i on tą piłkę umieszcza w siatce. 3-1 i to my prowadzimy w tym dwumeczu po raz kolejny. No i mamy bardzo ważną bramkę. Tylko teraz nie możemy dopuścić, żeby to Atletico strzeliło gola, bo wtedy wygrają dzięki przewadze bramek na wyjeździe. To jest teraz sprawa kluczowa, nie możemy po prostu do tego dopuścić. Na całe szczęście to my dalej atakujemy, strzał Dendunkera, ale niestety obroniony. I Sanabria po raz kolejny ma swoją sytuację, ale niestety jest tutaj spalony. Więc nic z tego i tak nie mogło wyjść. No i na całe szczęście nic więcej w tym meczu się już nie działo. No i tak się ono kończy, to spotkanie. 3-1 dla nas, no i dzięki temu to my ostatecznie wychodzimy zwycięsko z tego dwumeczu i to my zagramy w finale Pucharu Hiszpanii i będziemy mogli zdobyć to trofeum. Ostatnio nas Atletico wyeliminowało podczas pierwszego sezonu naszej kariery w finale. Teraz to my ich wyeliminowujemy w półfinale. No i zobaczymy, z kim się wmierzymy w finale tego turnieju. Będzie to prawdopodobnie Villarreal, bo chyba zagrali oni już oba spotkania razem z Deportivo Alaves, no ale nie jestem tego pewien. Deportivo Alaves coś ciekawe wyeliminowało Real, no a Villarreal to też jest ekipa, która naprawdę zaszła nam mocno za skórę nieraz, no, na przykład w poprzednim sezonie, kiedy to zgarnęli drugie miejsce w tabeli, nas zostawiając na trzecim, na przykład. Więc nie jest to ekipa na pewno słaba, to jest naprawdę bardzo solidna drużyna. Kolejna oferta z naszego zawodnika, który nie jest nam potrzebny, Aguirre tym razem. No i on także może zostać oczywiście sprzedany, a no ale tutaj jest oczywiście taka sama sytuacja jak z Soriano. Tak więc ten transfer nie ma żadnego znaczenia. No i czeka nasz kolejne spotkanie. Mecz ze Espaniolem. Oczywiście w tym meczu niestety muszą zagrać rezerwowi, ponieważ podstawowy skład jest zmęczony.
No ale miejmy nadzieję, że się spiszą. Oczywiście nie mamy do dyspozycji naszego czwartego stopera, więc Raula Albiola, ponieważ cały czas jest kontuzjowany. No ale mimo wszystko poradzimy sobie z tym. Sając jest piłkarzem, który może grać kilka meczów z rzędu, bo naprawdę ma dobrą wytrzymałość. No i to spotkanie na całe szczęście wygrywamy i mamy jedynie jednak tutaj też drobny problem, no a jest to kontuzja Gabriela Paulisty, a więc naszego kolejnego stopera i teraz zostajemy tak naprawdę z dwójką solidnych stoperów, no i jednym stoperem ze szkółki, takim solidnym, chociaż jest jeszcze ze szkółki są także inni zawodnicy, no ale jest właśnie ten stoper ze szkółki, który nazywa się Gera, no i to jest naprawdę interesujący zawodnik. Na całe szczęście ta kontuzja nie jest jakoś specjalnie długa, bo to są 3 tygodnie, no ale wchodzimy właśnie w kluczowy okres sezonu, marzec. To będzie bardzo ważny miesiąc, mamy tu dużo spotkań, no i zobaczymy jak one będą wyglądały. Miejmy nadzieję, że po prostu zdobędziemy tutaj jak najwięcej zwycięstw. Szykujemy skład już na mecz z Bayernem, mecz rewanżowy, no i zobaczymy jak się to spotkanie zaprezentuje. Jak widzicie, mamy dzisiaj odcinek rewanżów, ponieważ graliśmy z Atletico mecz rewanżowy, no i teraz zagramy sobie mecz rewanżowy z Bayernem w Lidze Mistrzów. Tak więc, czy w Pucharze już awansowaliśmy, czy awansujemy w Lidze Mistrzów, no to się okaże już za niedługo. Jeszcze tutaj oczywiście wpuszczam na ławkę Gerę, zastanawiam się także nad Pablo, no ale Gera jest zdecydowanie bardziej perspektywicznym zawodnikiem. No ale już nie mamy tak naprawdę czasu, żeby go rozwinąć na wystarczający poziom. No i przenieśmy się na Allianz Arena, bo na tym stadionie zostanie rozegrany ten rewanż. Pierwszy mecz był na Estadio Mestalla, tam udało nam się odnieść dobry rezultat, no i zobaczymy jak będzie tutaj. Jak widzicie w pierwszym meczu wygraliśmy 2-1. No jest to dobry wynik, no ale Bayern ma bramkę na wyjeździe. Jeśli my strzelimy tutaj dwie bramki, no to mamy naprawdę świetną sytuację. I Bayern wtedy by musiał strzelić aż 4. Miejmy nadzieję, że uda nam się osiągnąć tutaj dobry rezultat. Skład Bayernu prezentuje się następująco. Na pewno bardzo dobra jedenastka. Chociaż ten Götze na obronie zaskakuje. Jest to chyba brat Mario Götze? Chociaż nie jestem pewien, możliwe, że nie. Albo jakaś inna jego rodzina, ale nie wiem, nie wypowiadam się, bo nie mam o tym bladego pojęcia. No i skład Walencji. Tak się on prezentuje. Nasz skład, bardzo dobra jedenastka. Praktycznie jedna zmiana w stosunku do meczu z Atletico, a więc Mina zamiast Solera na skrzydle. No i mamy podanie do Musondy, świetne. I Musonda ma dużo miejsca, ale nie wykorzystuje tego. Podjął po prostu swoją decyzję. No i Bayern, uderzenie, ale także niecelne, chociaż było groźnie. I kolejna szansa, Mina, Santi Mina. Niestety nic z tego, ale mamy dobitkę, jest bramka. 1-0 dla Walencji, czy 0-1. A gola zdobywa Charlie Musonda. Jak widzicie, Musonda ostatnimi czasy gra naprawdę bardzo dobrze i zdobywa te bramki w miarę regularnie. No jest to piłkarz, który także no coraz bardziej jest dla naszego zespołu użyteczny. Gra już u nas drugi sezon, no i rozwija skrzydła cały czas. Wciąż jest to bardzo młody zawodnik, który może się rozwinąć, więc bardzo dobrze, że spełnia on taką ważną rolę w naszym zespole. I po raz kolejny Musonda, tym razem jednak zdobywa asystę przy tej bramce Santiago Miny. No i Mina także dokłada swoją cegiełkę w tym meczu. No i mamy to, czego w sumie chcieliśmy, a więc dwie bramki na naszym koncie na wyjeździe. No i sytuacja jest niesamowicie dla nas dobra. Bayern jest w tarapatach. Bayern ma okropną sytuację i muszą strzelić 4 gole, jeśli chcą marzyć o awansie. No co jak na razie po tej pierwszej połowie wydaje się na pewno mało prawdopodobne. Bayern zagrał naprawdę słabo. No i nie pokazał tutaj zbyt wiele. No a my zagraliśmy naprawdę bardzo dobrą pierwszą część tego spotkania. Zobaczymy jak będzie w drugiej. No i pierwsza szansa dla Bayernu właśnie, popełniamy błąd, ale na całe szczęście uchodzi nam on na sucho. Jednak kolejna szansa, Shaqiri dośrodkowanie, uderzenie lewego, ale nic z tego. Rigoni, Lewandowski, Shaqiri i jest bramka na 2-1, Bayern zdobywa bramkę, zdobywa kontakt w tym meczu, ale nie w dwumeczu. Do dwumeczu jeszcze brakuje mu bardzo dużo, no ale to jest pierwszy krok do tego, żeby ten dwumecz wygrać dla Bayernu. Na razie jednak wydaje się wciąż to bardzo mało prawdopodobne. Mają jedynie pół godziny. A to my mamy kolejną szansę i ją wykorzystujemy. Sanabria. Kolejny gol Sanabri w tym odcinku, więc strzelił już w każdym meczu w
który rozgrywaliśmy w tym odcinku, gola Antonio Sanabria, jak widzicie, jest niesamowicie skuteczny w tym odcinku właśnie. No, różnie to bywało, no ale teraz zdobywa bramki także regularnie, chociaż nie jest to oczywiście zaza z pierwszego sezonu, no ale nie porównujmy tego do tego. To były zupełnie inne czasy. No tutaj mamy akcję dla Bayernu, na całe szczęście nic z niej nie wychodzi. No i tak się kończy ten mecz i ten dwumecz. Bardzo dobre widowisko w naszym wykonaniu, bardzo solidny mecz. No i przeważaliśmy przez większość spotkania, 3-1 ostateczny rezultat. 3 bramki strzelone na Allianz Arena, no na pewno jest to wyczyn, którym warto się cieszyć. No i bez problemu tak naprawdę awansujemy z 1/8 finału Ligi Mistrzów do dalszego etapu. No wygraliśmy bardzo solidnie, bardzo widocznie, byliśmy zdecydowanie lepszą ekipą. No i też ciężko niektóre wyniki poznać, kto tu awansuje, czy na przykład Real, czy Arsenal, czy Manchester United, czy Sporting. Czy też w ogóle oni rozegrali już swoje oba spotkania, też ciężko to stwierdzić. No ale tak się prezentowała ta drabinka. Mamy tutaj drabinkę Pucharu Hiszpanii, więc to już jest pewne, że zagramy z Villarrealem. No i tabela ligowa na koniec tego odcinka, bo już będziemy sobie kończyć. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Zachęcam do ocenienia go, skomentowania go, no i do czekania na kolejne odcinki tej serii. Cześć!